Witajcie z powrotem. I kontynuujemy. Wieże króla. Zobaczymy, co mnie tu czeka. Jacy przeciwnicy. Ubili smoka. Gratuluję. Mocniejsi łucznicy są w ogóle, już widzę. Już czuję. Zazwyczaj takich łuczników mam na łuczniku, znaczy się mam na dwa strzały, a ci są na cztery. Oj, zapomniałem umrzeć. Zapomniałem umrzeć, zupełnie o tym zapomniałem, wiecie? Idę umrzeć. Trzeba umrzeć, zanim tu oczyszczę. Zawsze to samo robię, zapominam. Dobra, teraz tak. I skok w przepaść, jak zawsze. Standardowo w tej samej lokacji, bo tu jest mrok absolutny. Dobra. I ciśniemy dalej, wieżę króla. Artura. Zapominam, że jak bossy zabiją, to zawsze mi się człowieczeństwo nabije. Którego nie chcę. Nawet nie potrzebuję. Mam 25% HP, to... Pewnie nieraz bym mnie uratował życie, ale nie potrzebuję. Dobra, chodźmy. Załatwimy tego gościa. O! Chodź. Mięczaku. Nie wiem, jak to możliwe, że to był backstab. Sami przyznajcie, nie był plecami. Ale to nie ma znaczenia. Dał mi fajny miecz. Jeszcze jest, to w ogóle jest zgraja cała. Okej. Okay. O! Ale oszuści. Kiedy mi życie spadło do takiego poziomu? Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie wiem, kiedy dostałem takie obrażenie. Nawet nie zauważyłem, kiedy życie mi spadło. Ci łucznicy też dużo strzelają tutaj. Dobra, zrobimy jedną rzecz. Teraz wam pokażę coś, co sobie wziąłem. Pokażę wam taki trik, który sobie wziąłem i to mi pomoże tutaj szybciej to przejść. Teraz tak, to był u tego kościa czy u tamtego? Chyba u tego. Chyba u ciebie. Ostry cuda. Zobaczycie zaraz, co się wydarzy. Teraz już mnie tak szybko nie pokonają. Dobra. Jest siła. Dobrze. Okej. Okay. Ciekawe, czy to działa... Chyba działa w nieskończoność ten spell. Nie będę wam mówił, co to jest. Ci, co wiedzą, to wiedzą. A ci, co nie wiedzą, to zobaczą. Dobra. Na razie weźmy to. Ha!
Łucznicy tak. Ja mam sporo. Wszystkich muszę wykończyć. Tamten znowu jest tym mieczem? Nie, tamtego już nie ma. Dobra, odciągnijmy tego tarczownika. Patrzcie, ja sobie go odciągnę. I zaraz pobiegniemy do łucznika. Ale szybko atakuje, skubany na ten atak. Dobra, nie ma co go dwuręcznym próbować tłuc, bo... No ma ten atak potwornie szybki. O, już bym zginął. Ja nie wiem, on jest... Tamten jak wykorzystuje przestrzeń. Ojej, oj. Dobrze. Ale odchodzi. Co on robi, ty? Dobre. Aha. Dobra, łucznik jest mega. Dobra, pozbyliśmy się chwasta, który mi przeszkadzał. A teraz się ciebie muszę jakoś pozbyć. Dobra, okej. Oho, ho, ten to jak ma... Jak przypasoli, to... Ale masz szczęście, bo cię deska uchroniła. Dobra. Nie. To nie jest przeciwnik, z którym... Dobra, nic prostszego. Wysoka tarcza. Ale jest co? Twardy kamień w dziwnej formie. Dobrze. Teraz tak. W którą stronę jest boss? Idziemy tędy. Twardy kamień. Co tu jest napisane? Dalej, uwaga, dalej rycerzy. Dobra. Oko. Oj. Ci to są naprawdę, jak uderzą, to aż trzęsie od ilości obrażeń. Teraz to jest... Rycerze, to była forma mnoga. Makabra z nimi jest makabra. Dobra, sierpem się uleczymy. Ale tu dużo dusz teraz wpada. Oj nie.
Ale ich dużo teraz tu jest. Dajcie spokój. Są bardziej jak skały. Dobra. Spokojnie, jak na wojnie. To dalej. No teraz nie wiem, w którą stronę iść, nie? Skarb. No dobra, jeśli tu jest skarb, dajmy nadzieję, a nie śmierć. No jest, po lewej coś. Dobra, tu nic nie ma. Nagolniki niebieskie okiego rycerza. A, to są nagolniki tych rycerzy, co są na niebiesko albo na pomarańczowo. O nie, niech to chciałem zrobić. Oj, najgorzej. 60 tysięcy i smog do walki, tak? Czemu to bez mgły jest? Nie, 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 dobra. Niebieski smok. Okej. Dobra, rozumiem. Już sobie idę. Tu mnie nie chcą, tu nie ma przejścia. Idziemy stąd. Nie, nie ma szans. Dobra, idziemy sprawdzić drugą stronę w takim bądź razie. Chyba, że mi nie dadzą wyboru i jednak smok. Jest wybór, czy nie ma? Chyba nie ma wyboru. Serio? Smok? Dobra, okej. No, kiedyś go zabiję może magią. Mam tyle potów, że zespamuję go czarami. Jeśli nie dzieje przez cały, to może uda się go magią wyparować. Dobrze. Nie no, olbrzymia lokacja. I mega przeciwnicy. Smok tu nie jest wyjątkiem. Dobra, teraz tak, ja muszę mieć... Teraz tak, czy ja mogę go? Mogę. Nie dolatuję do niego. Aha. Dobra, luz. Dobrze, zaraz mi go spali, tego przeciwnika. Ja muszę... 18. Dobra, jak żyje. Podejdźmy bliżej. Trafi mnie tak? Nie. Dobra. Tu chyba trzeba przebiec po prostu. Czas na strzelanie.
Oj, żałeś, nie mi to idzie. No powiem, bardzo słabo. W ogóle nie mogę trafić. Ledwo mu procent odebrałem życie. Dobra, spróbujmy magią. Dobra, magia lepiej. Więc jeszcze trafię. Mhm, ale to musi wystawić twarz. Dobra, magią lepiej. Tyle, że magią nie wiem, czy dam radę. Nie, bez sensu. Dobra, w ten sposób 18 dostaje i... Dobrze jest. Myślę, że odpuści po iluś. Przewincie sobie to lepiej. Lepiej sobie to przewincie, bo ja będę... Tak długo prało, aż nie skończy mi się magia. Kiedyś to będzie, nie? Oj, zdejmę słuchaweczki. Odpocznę nam trochę uszy. Dobrze idzie. Jeszcze do jutra jest czas. Ciekawe, ile tysięcy ruchów musi takich wykonać, żebym go zabił. Dobrze je. Jeszcze trochę. W końcu many zabrakło. Dobra, ale my mamy jeszcze całe 27 butelek. Jest duża szansa, że go pokonam w ten sposób. No i pewnie achievement i dostanę jakiś item może za to. Bo tak było w Dark Souls 1, że się dostawało miecz. Jak się smoka z mostu pokonało i ogon mu się odstrzeliło. No, mieczor był za to. Ciekawe, co będzie za to. Pewnie achievement. Znaczy broń, to zobaczymy. I ciekawe, czy muszę go do zera zbić. Może nie muszę do zera, może połowa wystarczy. No ale to jest najbezpieczniejszy sposób. Także przewincie sobie to, bo to będzie długo. Myślę, że z parę minut zajmie. Oj.
52 tysiące dusz, no. Nie będę ryzykował przebiegania przez to, pewnie bym przebiegł. Ale trzeba się go pozbyć. Trzeba było w katalizator zainwestować i zwiększyć jego moc. Bo 18 to jest bardzo mały damage. To będzie długo. Oj. A tu chyba mogę dwa razy go, jak dobrze. Dobra, to mogę dwa razy. Nie, nie zdążę dwóch razy, jeden raz wystarczy. Nie mogę dwóch razy. Niedobrze. To dłużej zajmie. Wiecie, przepiszę sobie to, bo to bez sensu. Dobra. Będzie szybciej trochę. Zbliżamy się do połowy. Niesamowite. Niesamowita walka. Uff. 23 minuty, z czego zgaduję z tym, co teraz uderzam, to jakieś 15 minut uderzenia go w czoło. Jak nie więcej. 15 minut uderzenia w czoło, no. Tylko, że jak mi się poty skończą, to będzie dopiero śmieszne i go nie zrobię. To będzie śmieszne i tak będę musiał go zostawić. Oj, źle rzuciłem. Dobrze idzie, nie ma co. Bałem się, że te smogi są bossami, w ogóle osobnymi jeszcze. Ale jak są takimi przeszkadzajkami, to nie ma problemu. Absolutnie żadnego problemu nie ma.
No, jaka będzie nagroda? Połowa życia czy więcej? Nie, biorąc pod uwagę, ile mam potów, ile życia mu zeszło, to powinienem bez problemu dać radę. Bylebym nie marnował za dużo. Ciężka ta gra strasznie. Podziłem się od siedzenia i patrzenia, jak smok umiera. Ojejej. Dobra, trzeba się poprawić z rzuceniem, by przypudła był. Ale to mnie usypia strasznie. No to jest jeden smok, jak się go pozbędę, jakby zginął, to zostaje jeszcze ten czerwony. Nigdy dość. Nigdy. Mówiłem 15 minut. No chyba dłużej może zajęć. Jakbym kostur ulepszył, to byśmy to podejrzewam, żebym spędził pół. No nie dwa razy mniej. No może dwa razy mniej. Czasu. Gdyby te pociski naprowadzające od jednego z bossów się przydały. Jakby dostał tymi pociskami, to by mi dużo szybciej poszło, bo tam lecą trzy naraz. Dobra, idziemy do połowy. Czy on odpadnie przy połowie, czy zostanie? Jeszcze i jeszcze. To będzie ktoś jest w stanie policzyć, ile razy trafiłem go i trzeba było go trafić. To by się chciało policzyć. Do widzenia. Żegnaj. Otworzy. Dobrze, znudziło mu się. Chyba za dużo razy dostał w czapkę. Dobra, pozbyliśmy się dziada. Czyli połowa życia, tak jak myślałem. No ale teraz już mamy tu spokój. Oj nie, ziomek. Nie. Dobra. Pięknie. Ale itemów. I patrzcie, ja się teraz nie muszę w ogóle śpieszyć. I tak, tu nic nie ma. Tu się nie da przejść. Tam się nie zeskoczy. To się nie otwiera. Tutaj też, nie? Oj, skubana, ucieka! Ucieka!
Dobrze, że tu nie było przeciwników, bo ja totalnie... Totalnie byłem zafascynowany ubiciem ich. Czas na przerwę, czas na kitkę. Nie. Nie ma niewidzialnego przejścia. Okej. W porządku. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że niewidzialne ściany tu gdzieś są. To, że ja nie wiem gdzie. Takie wrażenie. Okej, tam jest na górę. Jest na dół. Rycerska zbroja, rycerska tarcza. A tu się nic nie da otworzyć. Zupełnie nie ma skrótu. Żadnego skrótu tu nie ma. Okej, co ja zrobię tam? Okej, tam się otwiera. Dalej jest skrót. Okej, czyli to jest jednak skrót. Tylko gdzie? Okej, tu. Ja nawet nie wiem, jak daleko to jest od... Aha. Dobra, to jest po to, żeby smoka ominąć, to co są te drzwi. Dobra, już wiem. Nie jest tak daleko od ogniska, jakby się wydawało. Mogło być lepiej, ale nie jest tragicznie. Co to jest? To jest chyba już do bossa to, tak mi się wydaje, co? Do bossa przejście. Oj nie. Myślałem, że sobie już odpuściłeś. Ale widzę, że nie. Smok pilnuje za wszelką cenę. Dobra. Oj. Oj, nie. 50 tysięcy tutaj leży na podłodze. Dobra, nieważne. Nie pierwszy, nie ostatni raz zginę, jak miałem dużo. Dobra. Lecimy. Tych nic po niej już nie ma.
No co za przebrzydła istota, no. Człowiek jeszcze nie skończył walki, a ten już. I ci też. Co za dranie. Łobuzy, no łobuzy. Dobra, ale to łobuzy dużo potów dają jednocześnie. Co, wrócił tu? A, to bez nadziei, straciłem czas, nawet achievementa jest dostałem, a on wrócił. Bez nadziei. Nie podoba mi się. Tak nie powinno być. Gdzie są moje dusze do odzyskania? Tam. Dobra, widzę je. No okej. No okej, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Jeszcze żyje. Jeszcze żyje. Dobrze. Dobrze. Już nie żyje. 61 tysięcy. Jeszcze większa presja jest. Dobrze. O to chodzi. Musi być presja. Musi. By było za łatwo. Dobra. Nie mam czasu. Nie chce mi się. Dobra. Teraz tak. Przebiegniemy. Tylko mnie ta jaszczurka interesuje tutaj. Dobra, czyli tak, smoka trzeba przebiec. Trzy bryły, trzy, aż to dużo. Dobra, on mi nie da tu przejść spokojnie. Okej, dobra. Jednego nie ma. Jeszcze jest drugi tam na górze, wyżej. Wolałbym z nim nie walczyć, ale chyba będę musiał. On mi tak nie da. Dobra, na razie. Pozdrów Robin Hooda, jak się uda. Hasta la vista. Dobra, nawet jak mnie będzie gonił, to go smok swajczy. To jest w planie. Może go smok jednak spajczy. Patrzcie, ja jestem z innej gliny. A ten smok to jednak jest. Dobra, naraz smoku. Łatwizna. Nic prostszego. Tylko minąć smoka. Co tu się? Co tu się? Klucz do mazoleum. Ale kto to zginął? Serce mi pęka. Ale kto zginął? Nie zdążyłem zauważyć w ogóle. Jestem ślapy jak kret. Nie wiem, kto się zabił. Muszę zobaczyć u kogoś na gameplayu, co się wydarzyło, bo nie wiem, wybaczcie, że nie załapałem tego. Kto mógł się spodziewać, że nagle ktoś spadnie, czy coś się pojawi i będzie item. Dobra, ja się spodziewam, że tam do bossa to idę. No tu jest za mało przeciwników, nie ma przeciwników, a są długie korytarze. Gościu, nie walczymy na tych platformach. Chodź, tu sobie powalczymy. Tu jest prawdziwa korytarzowa walka.
Okej. Dużo ma życia. Muszę przyznać, że ma masę życia. Ale ładnie się fajczy. Nie. Nie, kolego. Dobra, przyspieszmy ten proces cięcia takich mokosów. Już. Szybko poszło. I co my tu mamy? Ja co jest na dnie? Aha, próżnia. Dobra. To rozumiem. Nie spaść. Czy ja właśnie doszedłem do... Ta osoba trudność. Wieża króla. Jedziemy. Dobra, napijmy się. Czy ja mogę zatrzymać? Nie. Remiuszu, może byś się uleczył, bo nie wiadomo co tu będzie. Zaraz boss może być, a ty stoisz z takim życiem. Takim. Dobra. Goła od razu. To już za zaproszenie. Dobra, pół księżyca. Pełni je chcę. Dobra. Żegnaj świecie. Cokolwiek za tym jest, jestem już martwy. Co tu się dalej dzieje? Z kim mi przyjdzie się teraz spotkać? O, jest. Jest sam król. Stary król. Oj, staruszku. Co ci się w czoło stało? To za śmieszny miecz. Oj, tam. Uwaga, dalej jest kurze. Tak czułem. Tak czułem, że coś takiego zrobisz. Okej. Aha. Doskok. Nie, lepiej tym nie dostać. Nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, co będę na atak robił. Dobra, moja kolej. Ała! Dobra, on ma mieszane ataki zasięgowo. Jeszcze raz zostaw. O, to i te, tego... Ała. Nie. Poziom dość wyczerpany? Co to znaczy? O nie. Niedobrze. O nie. Zmniejszył chyba mi poziom. Dobra, to skok. Przebił się przez tarczę? Czy on zmniejszył mój poziom? Ajajajajaj. 76 tysięcy tam leży. Nie. Okej, nie tym. Ale nie mogę się dać trafić temu białemu atakowi. Tyle już wiem. Dobra, czyli tu trzeba przebiec. O, jest szureczka. Dobra. No dobra, okej. On...
co jest? Jestem obciążony dalej. Czy ja mam zmniejszony poziom? Jeszcze tak nie było. To jest coś nowego. Nie, żywotność, inteligencję i siłę mam. A statystyki mam na tym samym poziomie. Duszę 10. No. Teraz jestem przeciążony magicznie. W ogóle to mogę użyć sobie nieśmiertelności przed wejściem tam, ale to tam. Dobra, wielkie siły. Coś mi się ciężar zwiększył znowu. Wytrzymałość mi chyba spadła, co? Chyba tak. Dobra, ja kostur mogę normalnie używać. Okej, nie mogę dalej, dalej jestem za ciężki. Ten boss jest problematyczny. Jeśli on robi takie zziazie... To lepiej nie dawać mu się tak łapać. Bo to nie jest takie proste. Jak ja mam się pozbyć tego efektu teraz? Dobra, a status? Co tu się wydarzyło? Znajdowanie przedmiotów 27. 42 mam punkty w cechach życia. Tak chyba było. Inteligencja była 15, tak. Teraz tak, tak. To się zgadza. Coś waga mi się tutaj spaprała. No jestem cięższy niż byłem. Zdecydowanie to czuć. Zdecydowanie jestem cięższy niż byłem. Dobra, poległo. Idę stąd. Na razie. No nie jest dobrze. Nie podoba mi się to, co się mi stało. Dobra, niech zionie. I teraz jest dobry moment. No. No nie no. Dobra, 76 tysięcy tam znikło właśnie. Nieważne. Ach. Dobra, tutaj nie ma co się zastanawiać. Tu trzeba po prostu biec i liczyć na szczęście, że mnie nie trafi ten smok i tyle. Ale no. Nie wiem co się dzieje, że jestem. No jestem dalej obciążony. On na mnie klątwę jakąś nałożył. Okej. Okay. A gdyby mi tak dobrze z nim poszło, bym go wykończył. Ej, mówiłem, na biały atak nie można dać wpaść, bo... Dobra, na razie mu kosy. O, chyba poleciał. Chyba spadł. Dobra, i teraz biegniemy. Nie da mi smut ktoś. Dobra, zapali. Biegnij, chłopie, biegnij. No musiał pociągnąć, no musiał. To za żałosna istota, no nie da mi się tak łatwo.
No, jest ciekawie. Wydałoby się, żebym nie dał się złapać. Coś trzeba zaryzykować. Dobra, zdejmiemy hełm. Trudno. Jak mnie zabije w jednym, to mnie zabije w jednym, ale przynajmniej będę mógł się normalnie poruszać. Dobra, i teraz tak. Potrzebne mi jest to koniecznie. Dajesz. Teraz. Dalej nie. Dalej nie. Dobrze. Jedziemy. Runda druga. Królu, witaj. Okej. No i ten atak był bardzo szybki, nie zdążyłem zareagować. No i... Co on robi? Co on robi? Dobra. Dobrze jest. Okej. Dobra, zasięg jest krótki tego ataku. Ała, ale to potrafi trafić. Okej. Nie. Ale ma tych ataków, no. Ale miecza, oskubany. Dobra. Chodź tutaj. Chyba ci... No serio, będziesz tak spamował? No to jest żałosne już. Chodź tutaj, dziadu. Przestań ty spamować. Ale dobra, czas jest całkiem spoko, żeby odejść od tego. Jest dobry czas, żeby od tego odbić. Nie. Dobra, odejść.
Podskoczy, dojedzie tak. O nie, znowu powtórzył. Dobra, chodź tutaj, ciamajdo. Dajesz. Trzy razy. Przestań. Dobra, mam pomysł, zaraz sobie drugie życie jeszcze dam. Jeśli on się nie uspokoi. Ja w sumie ja mam jeszcze drugie życie. Nie. Matko Bosko kochana, z tym twoim chwytem. Najbardziej się boję tej białej ręki. Dobra, koniec bossa. Oj, nie mam staminy. Dobra, nie lekceważmy tego. Koniec. Odejdź. Umieraj. Trofeum fałszywego króla. Ojejojoj. Ta biała ręka była straszna. Muszę powiedzieć, była potworna. Demonic reflection. How many souls might you have devoured, I wonder? The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back. No i co, to wszystko? Tak? Już? Już to wszystko? Tak myślałem, to będzie prawdziwy król. Gdzieś. A jeśli tamten był fałszywy, to musi być prawdziwy. Gdzieś tutaj. Czerni. Hark, I hear a voice of yore. The old one calls for thee. Let us proceed below to its lair. Do jego leża. Nie chciałem zejść, ja chciałem level bić. Halo, kobieto, ja hełmu nie mam. Uspokój się. Gdzie ty mnie ciągniesz już? Co za złośnica, już mnie ciągnie. Patrzcie, pociągnęła mnie ze sobą. Do czeluści. Nawet się nie przygotowałem, dziewczyno. O, to żegnaj świecie. Hasta la vista. Baby. Człowiek się nie przygotował i... Czy to kolejna lokacja?
Co to za piękne jest? Co to za piękna istota? Drzewo z zbitymi krzyżami? Piękne. Old one, I have granted thy wish. Thy wish. Co? Come now, be good. To co, jakbym nie levelował, to nie zostałbym demonem? A jak levelowałem, to zostałem nowym demonem? Fajnie. Tak myślałem, że tak to się skończy. O, pradawny. Ja bym tam nie wchodził. Nawet się nie waż wchodzić do środka. Bo się nabawi jeszcze niestrawności. Dobra, załóżmy zbroję. Ale jestem przeciążony, coś się popsuło. Dobra, nieważne. Wróć do spójni. No może jednak bym chciał wrócić, co? Będę mógł wrócić? Wolałbym, żeby ta dziewczyna mi level wbiła. Dobra, lecimy. O tam, dasz level chociaż? Nie, ja chcę level. Nie rozumiemy się chyba. Chyba nie rozumiesz, co to znaczy, daj mi poziom. Dobra, chodźmy. Co złego może się tu wydarzyć? Nie, to jest pewnie przyjemne miejsce. Ale tu nie ma nic mroczniejszego. Chyba, że idę do tego grubego tam na dół. Old one. Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. But God is merciful, and so created the Old One, a poison to the poison. The Old One will feed upon our souls and put an end to this tragedy. Mhm. Nie ma. Boss to boss. Każdy musi zginąć. Niezłomnego też bym zabił, jakby się dał. A w sumie mogę tam wisi mu natłuc jeszcze, nie? Na sam koniec, tak, żeby zrobić dwie rzeczy. Nie dam ci swojej duszy. Nie dostaniesz. Obrzydliwcu. Rzeczywiście, ten ostatni boss to jest... Nie wiem, to musiałbym być kaleką, żeby nie dać sobie rady z nim. Nie. Ale to nie ma znaczenia. Demon pokonany. O to chodzi. Mówiłem, że zniszczę wszystkie demony. Usuń miecz. Nie usunąłem miecza. Jestem genialny. Nie zabrałem miecza, nie? Ach.
Ale moja robota została zakończona. Co to znaczy, nie będziemy mnie więzić? Oj, nareszcie sobie mogę pogadać w spokoju. Ha! Ostrze dusz. Nie ma! Nie będziesz go budziła. Dobrze. Tak się kończy na Demon Souls. Dobrze. Dobrze, ja będę tym demonem. Ja będę władał wszystkimi. Tak jest, więcej dusz. Więcej. Idealny koniec. Nikt się nie spodziewał, że to zrobię raczej. Czuję się siebie dumny po prostu. Najpierw zepsułem plany demonowi, a później zepsułem plany kobiecie. Coś pięknego. All our friends at Sony. Podoba mi się to. Podziękowali Sony. Dobrze, a ja sobie tutaj coś splikuję, kupię sobie coś. Coś się mi aplikacja zacięła całkowicie. Dobra. Co ja mogę powiedzieć o tych Soulsach, no? Czuć, że to stara gra jest. Serio. Czuć w każdym aspekcie tego, że to jest stara gra. To bieganie takie do bossów, to jest na starą modłę. Przechodzenie lokacji całych. Czy to najtrudniejsze Soulsy były, w jakie grałem? Nie, w ogóle były jedne z łatwiejszych. Dark Souls 1 jest dużo trudniejszy. Ma swoje lokacje jeszcze gorsze od tych, w sensie jeszcze gorsze. No może nie irytujące, ale trudne, no. W sensie trudności mam na myśli. Dark Souls 1 był trudny. Dwójka jest mega zła, nie ze względu na to, że jest trudna, tylko ze względu na sterowanie. Jest trudna ze względu na sterowanie. No i Elden Ring, umówmy się, dla mnie Elden Ring był prosty, ale ja miałem builda, który pasował do większości bossów w Elden Ringu na organiczność, czyli na bleeda.
Piętną. Prosta, fajna gra. Ładnie te były jedne z ładniejszych Soulsów. Z wyglądu, ale jeżeli chodzi o gameplay, no to... Na pewno został wierny pierwowzorowi. Ciekawe, jakby się grało w to magiem, ale podejrzewam, że różnie w zależności od bossa. Nie no, powiem wam szczerze, zakończenie było złe, dlatego że no, na YouTubie macie masę dobrych zakończeń, po co ma być tu dobre? To chodzi o to, że ja mogę mieć albo złe, albo dobre, no i wybrałem jedno z dwóch. To ciekawsze dla mnie. To było dla mnie ciekawsze. Ciekawe, jakie jest dobre. No i dostałem jakiś miecz na koniec gry, gdzie ja nie będę grał dłużej w tą grę, nie będę powtarzał tych bossów i robił NG plusa czy innych takich rzeczy. Dla mnie na tym historia się skończyła. Zamordowałem demona, zamordowałem kobietę. Nikt nie będzie rządził ludźmi. Ma być spokój i tyle. Żadnych demony, żadnych zaklinaczy. Ona sama mówiła, że jest demonem i ma go w środku, więc... Zabijając ją, pozbyłem się twórcy demonów. Jeszcze sam powiem seppuku popełnić już w ogóle, by było idealnie. Ostateczne zło z tego świata by poszło. Ale dobrze, niech lecą sobie całe napisy. No, to teraz ze względu na to, że nagraliśmy już całego demona, to... Jak nagraliśmy całego demona, no to co mi zostaje? No, Trinę, tam części następne. Jakiś tam kop z Bigosem. W Remnancie tam koło 20... Będzie 22 kop w Remnancie. Zaczniemy od rana. Jak chcecie oglądać to na streamie Bigosa, możecie zobaczyć. A jeszcze będziemy streamować 23. Z tym, że ja to zrobię odcinki tu na kanał, wrzucę też. To też będzie gra, którą będziemy chcieli może skończyć, jeśli się będzie dało. Ale przede wszystkim pograć. No bo tam nie ma żadnych premier dla mnie, przynajmniej jakichś interesujących. Są tylko takie gry, które, nie wiem, zagrałbym, żeby zobaczyć. I może jakby mi się spodobały, to bym ograł bardziej. Nie ma za dużo. Jeszcze czekam, aż taką grę soulsową zrobią Bleak Fate'a, Forsakena, jak go zrobią. Kopię. To prawdopodobnie z Marko go w kopię skończymy. Ale póki nie wyjdzie kop do tej gry, to nie będę grał, bo oni jeszcze dużo tam glitchy muszą naprawić. A to też będzie mega ciekawy Souls. Nie, będzie dla mnie ciekawszy na pewno niż Demon. Tu się pewnych rzeczy już dało spodziewać. Już po prostu znam twórców, to... Nic zaskakującego. Dobra, czyli... No długie te napisy są, ja się nie spodziewałem, że to takie długie będzie, dobra. Teraz tak, tu damy...
Mamy tak. A ja chcę całe napisy, żeby przeszły. Dobrze. No i dobrze, trójkę, dwójkę żeśmy zakończyli, to teraz trójka i będzie trójka, czwórka. I czwórka będzie najciekawsza, będziemy grali już we trzech. Tak jak dwójkę i trójkę z Marku, tak trójką. Czwórkę to już we trzech. No i zobaczymy, jak będzie z piątką, ile będzie kosztować, to może poczekamy na jakąś przecenę, bo wydaje mi się, że piątka będzie droga na pewno, jak wyjdzie. A jest gdzieś tam w produkcji. No i jeszcze oczywiście gdzieś tam zagram w tego, w Elderinga DLC, to wielkie jak wyjdzie oczywiście gdzieś tam przy grudniu, o ile wyjdzie w grudniu. Jest dużo rzeczy jeszcze do pogrania. W którymś momencie jakieś filmiki się powinny pojawić. Jak będzie posłuchać z grami, to postaram się dla was jakieś filmiki porobić takie niezwiązane. Znaczy niezwiązane. Związane z grami, ale niezwiązane z jakąś, nie wiem, typowo grą. Tylko ogólne bardzo. Ale to jeszcze zobaczymy. No i oczywiście finala będę teraz po prostu męczył go będę. Oj, czuję, że jak w tą grę wejdę, to będzie tylko final i final. Ja cały dzień przegram w niego pewnie. Nie jeden. Zobaczymy. I tam już będę naprawdę od deski do deski biegł. Bo ja uwielbiam tą grę. Ja jestem fanem, a jak się wciągnę... To powiem wam, że jak się wciągnąłem w 15, to zaraz wam powiem, ile w 15 się skończyło. W 15 się skończyło na 72 godzinach. Tyle męczyłem 15. Ze wszystkimi DLC-kami chyba. Chyba, że one mają oddzielny czas. To 72 godziny w 15 grałem, a 16 nie wiem, czy nie jest większa, czy jest, ale no wszystko zrobię. Tam nic nie będę olewał. Da się to jakoś przewinąć? Już starczy tych napisów, no długie są strasznie. Zdążyłem wszystko wam powiedzieć praktycznie. I jeszcze lecą. Jeszcze gdzieś tam w planach jest, żebym nagrał filmik z CS-a z moimi killami z następnych, z tego, z poprzedniego roku i w ogóle ogólnie wszystko zaległe, bo CS2 wychodzi i też trochę tam czasu i życia mam zamiast zmarnować swojego własnego. Dusza pradawnego, czerwony kamień oka. Jak to możliwe? Zabiłem ją. Zabiłem cię, przecież nie, to jest niemożliwe. Wróciliśmy do początku. Dobra, teraz pokażę wam, co się dzieje, jak się morduje wszystkich NPC-tów. Yeah.
Dajcie chwilę. Gdzie jest nasza dziewczyna? Co ulepsza poziomy? Gdzie ona jest? Czy ona nie żyje, bo ja ją zabiłem? Możliwe. Możliwe, że jej tu nie ma. Ja? Dobrze. Bardzo dobrze. Dobrze. Tu się prawdziwe sorsy rozgrywają, a nie. Moc. Dobrze. Nie ma czegoś takiego. On jest lepszy niż nie jeden boss. Dobrze, musi zginąć. Wszyscy zginą. Teraz zrobimy ostateczne dni. Jakby się to skończyło, jakbym oszalał i wszystkich zabił. To wam też pokażę. Teraz już mogę się pobawić, bo skończyłem grę. Siła. Dobrze, zaraz padnie. No i koniec. I padł. Dusza wojownika opowieści. Teraz kolejni do kolekcji. Nie. Nie ma tu Boga. Pandy jest. W końcu się wkurzył. Powinniśmy się naparzać na pięści, gość. Ale ja nie gram uczciwie. Przyłożył mnie. Potrafi tłuc.
Ale bardzo twardzi są. Ja sam muszę broń naprawić zaraz. O, oni mają więcej życia niż nie jeden boss. Już po tylu ciosach to nie jednego bossa bym zatłukł. O, jeszcze śmiesz się przy mnie leczyć, no. Co za typ. Nie będziesz się leczył, nie ma. Coś tutaj. No nie, będzie się leczył teraz, no. Dobra, ja muszę podejść bliżej. Nie ma leczenia się, nie ma. Nie ma. Wszyscy chcą zobaczyć, co się stanie, jak zginiesz. I co dostanę. Więc zgin. Tak. O, pierwszy olbrzymi siły, dziękuję. Ale to ten sam? Tak, większy limit niesionych przedmiotów. Proszę bardzo. Oczywiście. O! Kowal się wkurzył, patrzcie. Waleczny kowal. Dobrze. I po kowalu. Ręce Boga. Dobrze. Kowala też już nie ma. Twoja kolej. Wszyscy to wszyscy, babcia też. Pokilowa! Oskubana, patrzcie. A ta kobieta jest najsilniejsza. Aż mnie do parteru sprowadziła tą kilową. Ale życia ma najmniej. Oni są mało agresywni, szczerze powiedziawszy. W ogóle ktoś im nie zaszczepił inteligencji pod walkę. Przykro mi, wszystkich muszę stąd wytępić. Niezłomny też zaraz zginie. Do widzenia. Nic nie dała. Oj. Bieda. Nic nie dała. Dobra. Kto tu jeszcze został? Ktoś tu jeszcze jest? Patches? Może dokonam zemsty za kupniaka, co? Jeśli by tu był, ale go tu nie ma.
Dobra, ale jest nasz kolega tutaj. Też go nie ma. Bo to jest chyba początek gry i dlatego go tu nie będzie. Dobra, ale niezłomny na górze powinien być. Jest tu nasza księżniczka gdzieś? Z tą pałką? Chciałem wam pokazać, jak jej tam się z nich dostaje, ale widzę, że... Widzę, że nie ma. Nie ma jej. Nie ma tamtego brata. Ale niezłomny jest, idę do niego. On musi być, siedzi tam na górze. Ostatniego niezłomnego też trzeba ubić, a co? Myśli, że będzie żył? Gdzie on jest? O nie, zamknęli drzwi. No dobra, niezłomnego zobaczycie sobie na YouTubie, co się dzieje, jak się zabija. Dziękuję wam za oglądanie. To jest mój finał. Do następnego, cześć.